Witam wszystkich. Od początku tej psychozy pandemii, od marca, w naszym kraju odbyło się już bardzo dużo protestów. Tych protestów przeciw covidozie, przeciw maseczkom. Jak widzimy, władza wygrywa. Oczywiście ci organizatorzy tych protestów przechwalają się osiągnięciami, ile to oni wywalczyli, jak ludzi uświadomili. Tylko pytanie, co to dało te uświadomienie? Co z tego, że ludzie wiedzą, skoro władza i tak robi, co chce? Protesty protestami, a racja musi być po ich stronie. Może najwyższy już czas, żeby organizatorzy tych protestów zastanowili się, gdzie popełnili błąd, skoro odbyło się już tak dużo protestów, a jest z dnia na dzień coraz to gorzej. Posłużę się takim przykładem. Powiedzmy, że jest jakiś przedsiębiorca, ma jakąś działalność, firmę, produkuje coś tam. Na przykład weźmy taki rolnik. Ma kilka hektarów pola, sieje, uprawia, orze, no a później zbiera plony. Ja chcę tak powiedzieć, że samymi chęciami on tych plonów nie będzie zbierał. Żeby to pole uprawić, żeby zebrać plony, no to ten rolnik potrzebuje do tego narzędzi. W taki sam sposób się odbywa na wysokich szczeblach naszych władz. Polska jest taką jedną wielką działalnością gospodarczą, firmą amerykańską. W Warszawie jest dyrekcja, ale ta dyrekcja, żeby tą działalność tu prowadzić, potrzebuje narzędzi. Bez narzędzi dobrymi chęciami nic nie zrobią. Albo złymi. Jednym z takich narzędzi, które oni mają, coś tam jechało, mnie trochę z rytmu wybiło, ale jednym z takich narzędzi są lekarze, pielęgniarki i inne felczery. Gdy temu rolnikowi jedno z tych narzędzi się popsuje, na przykład taki kombajn do młócenia zboża, krótko przed żniwami się popsuje na tyle powalnie, że nie będzie w stanie go szybko naprawić, to jego całoroczna praca pójdzie na marne. Może być zbyt późno, żeby te zboże zebrać. Powiedzmy, że ktoś rolnikowi kombajn popsuje, albo coś innego by się stało. No i będzie bez narzędzi, którymi będzie mógł pracować. Jeśli coś takiego by się stało, na przykład ze służbą zdrowia albo innymi narzędziami władzy, no to ci władcy z Warszawy nie mogliby nic nam zrobić. Największym zagrożeniem dla nas, dla ludzi, dla obywateli polskich na dzień dzisiejszy, to są lekarze i inne służby, ale najbardziej lekarze. Dlatego, że oczywiście rozumiem, że mózg tego wszystkiego siedzi w Warszawie, te elity, ale my, zwykli obywatele, nie mamy bezpośredniego dostępu do długopisa, do Pinokia, do brzydkiej kaczuszki, czy tam brzydkiego kaczątka i pozostałej trzody. Natomiast mamy bezpośredni kontakt z lekarzami. Praktycznie na co dzień wielu
z nas. I to lekarze dostali bezkarność. Mogą kogokolwiek z nas zabić pod pretekstem koronawirusa i nawet przed sądem nie staną. A pieniądze, które dostali, wystarczająco ich motywują do wszelkich działań, które są działaniami na naszą niekorzyść. I myślę, że organizatorzy tych protestów i nie tylko oni powinni się skupić nad tymi narzędziami, a nie nad tym przedsiębiorcą. Przedsiębiorca bez narzędzi będzie musiał zamknąć swoją działalność. Teraz, gdy idziemy do szpitala na przykład, bo czekamy długo na operację, to jeden warunek. Testy. Doskonale wiemy, że są fałszywie pozytywne, także z tego szpitala możemy długo nie wyjść albo w ogóle. Muszą być dwa pozytywne, dopiero będą robić operację. I zanim się ktoś doczeka na dwa pozytywne testy, negatywne, przepraszam. Jeśli ktoś się doczeka na dwa negatywne testy, dopiero może mieć operację, ale zanim się doczeka, to może po prostu umrzeć na zupełnie inną chorobę, na którą miał mieć operację. Ktoś pojedzie na SOR z jakiegoś wypadku, musi oświadczenie podpisać, że przyjechał z podejrzeniem koronawirusa, inaczej nie przyjmą. Czy to nie są zabójcy? Karetki ludzi wożą od szpitala do szpitala, ludzi z różnymi schorzeniami, zawałami serc, z wypadków i ci pacjenci nie są przyjmowani, bo nie mają koronawirusa. Czy ci lekarze nas nie mordują, nas Polaków? Oni są najbliżej nas, z nimi mamy styczność i to oni wzięli pieniądze, żeby nas mordować. I to nie małe. Coraz więcej ludzi boi się pójść do lekarza ze zwykłym katarem, czymkolwiek, bo od razu na łeb się zwali sanepid i inne jakieś służby. Dziś nie można chorować na nic. Popatrzmy może na kilka zdjęć, kilka ujęć z obecnej sytuacji nas samych i służby zdrowia. Panie doktorze, proszę pozwolić mi ona nie jest chora. Ja dziecka na zmarnowanie nie dam. Ona nie jest chora. Jak ma umrzeć, to niech umrze w chałupie. Nie! Nie puśćcie go! Nie! Magda, nie daj mnie! Magda, nie daj! Zostaw ta go! Zostaw ta go! Woo!
jak zwykle zapraszam do zbiórek. Linki zostawię w opisie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.